Cześć, witajcie, z tej strony Leon, prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Ostatnio wraz z Filipem i Sebastianem zawitaliśmy do opuszczonego kina Górnik. W tym miejscu będę musiał się zabawić po prostu w lektora, ponieważ wizyta w tym kinie nie była zaplanowana. To też nie miałem ze sobą po prostu dyktafonu, żeby nagrać dźwięk. No i oczywiście moje komentarze, które nie byłyby zbyt bogate, ponieważ, jak już wspominałem, wizyta nie była zaplanowana. Nie potrafiłem w tamtej chwili powiedzieć nic na ten temat. W tym miejscu znajdujemy się akurat, że tak powiem, w piwnicy, ponieważ z dawnego stropu już nie ma. Jeżeli chodzi o samo kino, to nie był inaczej. My obiekt nazywaliśmy kinem, a tymczasem jest to Górniczy Dom Kultury Kopalni Torres. No, później była to kopalnia Wałbrzych. Tak brzmi pełna nazwa obiektu, dlatego też zadziwił nas fakt, że obiekt jest przeogromny, ma kilka pięter, kilka ogromnych sal, jak również mniejszych pomieszczeń, więc no, dziwiliśmy się, że cały obiekt był kinem. Tymczasem w obiekcie po prostu mieściły się kawiarnie, sale konferencyjne i tak dalej. Jeżeli chodzi o stan obiektu, to jest on katastrofalny, bo choć kino zakończyło, że tak powiem, swoją pracę w 1999 roku, a więc minęło około 16 lat, no to stan podłogi i schodów jest katastrofalny. Po prostu w niektórych miejscach widać, że ta podłoga się po prostu w końcu zawali. Przed chwilą Sebastian pokazywał mi stary bilet. No, tutaj widok na tą salę poniżej, na parterze, przez którą wchodziliśmy. Jako ciekawostkę dodam, że jeżeli wszystko pójdzie z planem, to powstać ma Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników, w którym właśnie będzie dosyć duża sala konferencyjna, ponad 9000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. No i ta inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych. Wałbrzych ma dołożyć 15 milionów, resztę zapewne dołoży Unia Europejska. To naprawdę bardzo fajna ciekawostka, kopalnia w Wałbrzychu. To zdjęcie jako pierwsze zobaczyłem w sieci, jeszcze zanim ten obiekt mnie zainteresował. No i wtedy czytałem w podpisie na stronie dolnyśląsk.org, że jest to jedyna sala, która ostała się po kinie. Tymczasem tych sal jest naprawdę bardzo sporo. Jak już wspominałem, jest kilka kondygnacji, więc, że tak powiem, jest co zwiedzać. O właśnie. Jest co zwiedzać, ale nie zachęcam Was do tego, bo tak naprawdę mamy tu tylko te kilkanaście pomieszczeń, zrujnowanych pomieszczeń, a naprawdę może stać się komuś krzywda, ponieważ no, wszystko się wali, więc nie warto. Tutaj Sebastian znalazł jakąś dziwną machinerię, bęben, którym zapewne można było kręcić. Trudno mi powiedzieć, co to mogło być. Być może była to wentylacja. No, bo nic innego po prostu na ten moment nie przychodzi mi do głowy. Jest to w zasadzie jedyne urządzenie, które ostało się w kinie. Tak w ogóle podczas całej tej wycieczki zastanawialiśmy się, w którym miejscu jest sala kinowa. O, jeszcze sobie przerwę. Znowu znalezisko Sebastiana. Ułożenie foteli sali kinowej. Dobra, wracając do tego, co mówiłem. Zastanawialiśmy się wspólnie z chłopakami, gdzie jest główna sala. Okazuje się, że tej sali już obecnie nie ma, ponieważ została ona wyburzona.
jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ co kilka metrów, na zasadzie co 2 metry, natrafialiśmy na takie małe pomieszczenia. No i w tym momencie właśnie przypomniałem sobie, że po lewej stronie, może zaraz to pokażę, no, idź leo, o, tu. Tu były okienka, że tak powiem. Powiedziałbym też, że tu była jakaś taka specjalna, no, specjalna miejscówka dla VIP-ów. Tutaj po prostu siedziały sobie osoby, nie wiem, być może specjalni goście, być może zwykłe osoby, które po prostu zapłaciły, żeby siedzieć u góry, a przed nami, tam za tym zamurowaniem, była kiedyś właśnie sala kinowa, która została wyburzona. Nie wiem w sumie ile było tych pięter, ponieważ straciłem rachubę, ale myślę, że coś koło 4 plus strych. Tutaj też widać, że jakoś jest, mamy jakąś większą salę, tu po prawej wnęka, w której no być może miejsce swoje miał jakiś zespół. Być może mieliśmy tutaj jakąś restaurację. Trudno teraz to wszystko sobie przypomnieć. Co prawda mamy zdjęcia archiwalne, kilka zdjęć archiwalnych, no a na tych zdjęciach, że tak powiem, wszystkiego nie ma. Obiekt jest naprawdę spory i bardzo dobrze, że zostanie zagospodarowany. Chociaż całkiem możliwe, że to wszystko zostanie zrównane z ziemią i po prostu powstanie nowy obiekt. Między innymi w tym miejscu ta podłoga nie jest zbyt pewna, widać takie pewne wybrzuszenia. Dlatego tak jak już wcześniej wspominałem, stąpając po tej podłodze, miałem, że tak powiem, trochę stracha, czy to wszystko nie runie gdzieś tam na dół. Podobno w tym budynku, w tym przyszłym budynku, który powstanie w 2017 roku, ma być w swoje miejsce, ma mieć filharmonia sudecka, tylko nie wiem, czy filharmonia przypadkiem nie miała dostać swojej miejscówki na starej kopalni. No i dodam, że ta informacja o przyszłej inwestycji w tym miejscu przechodzi prawie sprzed roku. No i nie wiem, czy przypadkiem ona w ogóle dojdzie do skutku, bo przecież mamy starą kopalnię, więc nie wiem, czy Wałbrzych wyłoży tyle pieniędzy, żeby stworzyć no, drugie, że tak powiem, podobne miejsce co stara kopalnia, bo przecież w starej kopalni też mamy jakąś tam salę konferencyjną. No ale jakie plany będą do tego miejsca, do tego jeszcze dokładnie nie wiemy. W tym miejscu jest bardzo dużo rozmaitości dokumentów, no i w zasadzie większość tyczy się turnieju szachowego. Nie wiem, co ma to wspólnego z tym obiektem. Być może po prostu te śmieci, że tak powiem, zostały tutaj po prostu zwiezione skądś tam. Także jeżeli ktoś szuka fantów, no to nie warto tego miejsca odwiedzać, ponieważ nic tutaj ciekawego nie ma. Dobra. To już chyba ostatnia kondygnacja. A więc taki stryszek powiedziałbym.
sądząc po tych małych schodach, wąskich schodach. Wyjście na dach. I po przeciwległej stronie kolejne schody, no praktycznie tego samego typu. W zasadzie spodziewamy się, że właśnie będzie tam stryszek lub coś w ten deseń. No i w zasadzie tak by należało przypuszczać. Jesteśmy na samej górze. I w zasadzie to wszystko, co dało się zwiedzić w tym miejscu, także dziękuję za obejrzenie tego materiału, no i zapraszam na więcej na stronę wyprawylona.pl.